ustawa o Sądzie Najwyższym, przeciw czy poprawki? Wiecie, że PiS odrzuci w Sejmie poprawki, które wniesie Senat. To dlaczego nie namawiacie do głosowania, do odrzucenia tej ustawy w Senacie? Ja jasno powiedziałem, że to trzeba zrobić. Ja powiedziałem to jasno, trzeba to zrobić. Trzeba położyć taki wniosek i wywrócić im ten stolik, tę ich pychę, tę butę. Oni się śmiali w twarz, pluli w twarz naszym posłom, kiedy odrzucali te poprawki jedna po drugiej na Komisji Sprawiedliwości, wiedząc, że i tak w cudzysłowie mają opozycję w kieszeni. Nie może tak być. Opozycja nie jest od tego, żeby głosować z rządem. I powtórzę raz jeszcze, trawestując słowa znanego polityka, nie będziemy nigdy opozycją, za którą Jarosław Kaczyński będzie dziękował Panu Bogu. Będziemy to co Senat powinien zrobić? Będzie jej koszmar. My będziemy jego koszmarem politycznym. Senat powinien odrzucić tę ustawę i zaproponować swoją ustawę, która jest zgodna z konstytucją, i wtedy niech Ziobro ma problem, musząc połknąć własny język w głosowaniu w Sejmie, i wtedy my wchodzimy do gry. I wtedy my mówimy, co jest ważne. Zrobiliśmy jako ta część strony politycznej kiepski deal. Te pieniądze i tak będą w takim terminie, w którym my byśmy je dowieźli po wyborach, bo dowieziemy je w miesiąc. Sama opozycja mówiła, że Kaczyński w 1/3 je rozkradnie, w 1/3 zmarnuje, a w 1/3 wyda na kampanię wyborczą. One nie posłużą Polakom. Dzisiaj mam nadzieję, że również po tej opozycyjnej stronie, zamiast zacietrzewienia, zamiast tych małych szantażyków, które ja dzisiaj słyszę, jak tak się zachowaliście, to nie weźmiemy was do paktu senackiego. To nie bierzcie. My dalej będziemy zgodni z naszymi wartościami, my nadal będziemy stali przy tym, na co się umówiliśmy, chodząc na protesty i mając konstytucję na koszulkach, bo jesteśmy przekonani, że jeżeli to się polityk się nie oprze o wartości, to ona się wywróci. Teraz albo za chwilę. Bardzo, bardzo dziękuję.